kto i kiedy wymyślił, że szkło i piasek mogą być tak dobrym izolatorem? Pozdrawiam. Tak naprawdę wełna mineralna jako rozwiązanie bierze swój początek w bazalcie, czyli mówiąc ogólnie w kamieniu. No i znowu podpowiedź pierwsza przyszła właśnie z natury, dlatego że podczas wyrzutu lawy z wulkanów powstaje coś takiego jak włókno, które człowiek w pewnym momencie postanowił jakoś zagospodarować. Włókna tekstylne służą temu, żeby okryć zaizolować nasze ciała, zarówno przed chłodem, jak i przed ciepłem. Natomiast włókna z wełny mineralnej to jest właśnie izolacja naszych domów. Podobna zasada, łatwo zrozumieć, kiedy się na to spojrzy w ten sposób.